Niemiec i jego gość w RMF FM. Witamy. Witamy ze studia w Warszawie. Monika Jaruzelska z naszym gościem. Witam panią serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Piękny sobotni poranek. Cieszy panią decyzja prezydenta w sprawie ustawy degradacyjnej? To weto? Wie pan, ja przede wszystkim najmniej są ważne tutaj moje uczucia. No ale była pani zainteresowana bardzo. Byłam zainteresowana, ale powiedziałabym, że sprawa to jest dopiero pierwszy etap. Mogę powiedzieć, że to dobrze, że pan prezydent pochylił się nad tą postawą, nad tą ustawą, że no, pokazał swoją postawą, że jako zwierzchnik sił zbrojnych no, jest mu los żołnierzy, wojska bliskiego sercu i choć powiedział, że ustawy nie wyrzuca do kosza, tylko będzie nad nią cały czas pracował. I dlatego ja powiedziałam, że tu moje uczucia nie mają nic do rzeczy, to jest raz, ale dwa, że no, pełny komentarz co do tej ustawy będziemy mogli powiedzieć wtedy, kiedy sprawa zostanie zamknięta. A tutaj tak naprawdę bardzo ważne, oczywiście sprawa dotyczy wojska, ale tak naprawdę najbardziej istotniejsze, co jeżeli popatrzymy sobie na to od strony tego, co tu się zakulisowo dzieje, jest to no, właściwie już trwająca od prawie początku walka między Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Obrony Narodowej, bo wcześniej obserwowaliśmy to samo, tutaj walkę o wpływy nad wojskiem między panem prezydentem a ministrem Macierewiczem. Wydawało się, że po zwycięskiej walce pana prezydenta, no znowu zaczyna się sytuacja konfliktowa między nowym ministrem obrony a panem prezydentem, więc to jest też trochę taka walka o wpływy. Ja słyszałem wczoraj Zofię Romaszewską, czyli osobę, która doradza prezydentowi w sprawach prawnych, mówi, że ta ustawa po prostu była źle napisana, trzeba ją zrobić od nowa. Skoro tak, to spytam panią, może trzeba byłoby wprosić się do Pałacu Prezydenckiego. Ktoś taki jak pani pewnie zostałby przyjęty i poprosić o konsultacje. Ja nie sądzę, że byłabym przyjęta, to jest raz, a dwa, że też nie chciałabym pana prezydenta stawiać w trudnej sytuacji. Mogę powiedzieć, że w tym momencie bardzo panu prezydentowi współczuję. Jest postawiony w bardzo trudnej sytuacji. Ale mówi pani o tej ustawie, czy mówię szerzej? Szerzej, ale to ustawa, no wiemy, jak też poprzednia ustawa, którą zawetował, dotycząca sądów, też był w trudnej sytuacji. Jest atakowany przez swoje środowisko, natomiast też środowiska, które no, mu do tej pory nie sprzyjały, też nie zaczną mu sprzyjać na tyle, żeby mógł stworzyć z tego bardzo jakieś silne lobby, czyli jest pod bardzo silną presją. I w tym momencie takie gesty jak zaproszenie Jaruzelskiej, córki generała Jaruzelskiego, no na pewno by było przez jego środowisko jeszcze gorzej zobaczone. I myślę, że już i tak widziałam różnego rodzaju komentarze pod tym względem, no Jaruzelski sprawił prezent i tak dalej. No, także na pewno ale nie chciałabym... Ale gdyby takie zaproszenie było ze strony pałacu, rozumiem, że pani by je przyjął i przeszła na konsultację. Ależ oczywiście, no głowie państwa się nie odmawia, byłoby to niegrzeczne z mojej strony. Natomiast to jest gdybanie. To oczywiście to będzie można rozmuchiwać, tak? Jaruzelska się zgadza, że przyjdzie do prezydenta. Pan prezydent raczej mnie nie zaprosi i absolutnie rozumiemy, że to... Natomiast bardzo by mi zależało, i tu bym bardzo chciała to podkreślić, żeby pan prezydent, który zapowiedział, że spotka się z ministrem obrony narodowej, żeby porozmawiać i z środowiskami kombatanckimi. Bardzo bym chciała, żeby te środowiska kombatanckie były rozumiane szeroko, nie tylko te środowiska kombatanckie, które sprzyjają dzisiejszej władzy, ale przede wszystkim, żeby spotkał się z panem pułkownikiem Bielcem, przewodniczącym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Z generałem Hermaszewskim też? No myślę, że z generałem Hermaszewskim nie muszą się tak oficjalnie spotykać. Poza tym no trochę tutaj zabrakło głosu generała Hermaszewskiego. Trochę w ogóle w tej ustawie zabrakło głosów generałów, dowódców, którzy powinni nawet jeżeli nie swoich spraw bronić, a swoich podwładnych. Ja rozumiem, że pani bardzo trudno o tym mówić, ale spytam wprost. Czy taka ustawa jest potrzebna zdaniem pani? Bo niektórzy pani powiedziała, że pani żal prezydenta, ale z drugiej strony prezydent jest też bardzo mocno atakowane przez inną stronę, która mówi, dlaczego znów, prawda, ta ustawa nie wejdzie w życie? Dlaczego prezydent jest obrońcą ubeków i starych żołnierzy LWP? Dlatego, że wojsko powinno być apolityczne. Ono nigdy nie jest do końca apolityczne, ale w tej chwili to, co się dzieje i ja nie chcę teraz mówić tutaj o, bo ja powiedziałam, o
początku mówiłam, że ja się angażuję też w tę sprawę, dlatego że kwestia degradacji mojego ojca wydawała się przesądzona. Ja nie chciałam bronić generała Jaruzelskiego. Uważam, że przyjmuję taką decyzję ze spokojem i z godnością. Nie tylko dlatego, że ojciec dla historii zawsze pozostanie generałem. Był żołnierzem i tego nikt mu nie może odebrać. To nie ma znaczenia. Dla mnie najważniejszą kwestią jest to, żeby wojsko nie było upokarzane. Przez całą historię wojska, którą możemy patrzeć, nawet II Rzeczpospolitej, kiedy przychodzili oficerowie, którzy służyli w armii carskiej, czyli można powiedzieć w ogóle byli zdrajcami w takim rozumieniu dzisiejszym by było, czy w austriackiej, czy w pruskiej. Oni przychodzili do polskiego wojska, ponieważ mieli pewnego rodzaju doświadczenie i ich się brało. To samo się działo w PRL-u. Ale wrócę do pytania. Taka ustawa powinna być, czy nie powinna jej być? Moim zdaniem nie powinno być. Moim zdaniem nie powinno być i szczególnie taka formuła, która mówi, że minister może decydować o degradacji wojskowych, że nie działa tam również taka rzecz podstawowa w prawie, a mianowicie domniemanie niewinności, a tam zaczynało się od tego, że można kogoś degradować, a potem on się może dopiero odwoływać. Czyli ta ustawa była bardzo zła. Poza tym, co najważniejsze, wojsko, tak powtarzam, wojsko powinno służyć ku chwale ojczyzny, a nie ku chwale polityków, a to upolityczniało wojskowych. To miało dezintegrować środowisko wojskowe, żeby ono było słabe i żeby nie zagrażało w żaden sposób politykom. Politycy powinni trzymać się wojska z daleka i... No to kolejne pytanie o politykę będzie. Monika Jaruzelska jest naszą gościem. Przypomnę, myśli pani o wejściu na scenę polityczną, na polską scenę polityczną? Niektórzy chyba jakoś o to panią nawet proszą. Mam takie wrażenie. No tak. Czyli weszłam zdecydowanie i tutaj założyliśmy ten właśnie z pułkownikiem Bielcem razem z Januszem Zemkę. Ten Centrum Monitorowania Ustawy, konsekwencji ustawy degradacyjnej. Teraz zobaczymy, jak to dalej będzie przebiegać w kontekście tego weta prezydenckiego, ale na pewno ta działalność związana z wojskiem dalej. No i są daleko posunięte też rozmowy jakiegoś mojego udziału w pracy samorządów, czyli włączenie się... Ale w jakich barwach? W barwach oczywiście SLD. SLD. Mhm. A niektórzy mówią, że to jest związek zawodowy właśnie byłych żołnierzy, byłych członków PZPR, że to jest partia, która nie ma racji bytu. Czy nie ma racji bytu? Jeżeli popatrzymy sobie na sondaże, to się okazuje, że tak nie jest. A poza tym myślę sobie też tak, że czy coś nie ma racji bytu? Tak samo ja, jak i pan, jesteśmy dziećmi PRL-u, są wnuki PRL-u. I ja jestem za tym, ja jestem państwowym i uważam, że nasza ojczyzna istniała przez tyle lat, kiedy istniała i ona była mniej lub bardziej suwerenna, ale jest ciągłość państwa. Jeżeli my będziemy zakłócali czy coś takiego i przerywali, że to jest, to państwo nie istniało albo żeby tylko byli, że tylko opozycjoniści mają prawo, zaczniemy negować w ogóle istnienie państwa, bo to otwiera również to, że teraz, kiedy rządzący, którym sondaże spadają, co oczywiście też jest nieprzesądzone w przyszłości, zacznie się czas znowu rewanżu, prawda? Rewanżu na wojsku, rewanżu na dziennikarzach. To, że pan występuje w takich programach, jakie pan występuje, też mogą być konsekwencje. Ja bym bardzo tego chciała uniknąć, a jeżeli zaczniemy mówić o tym sobie, że no SLD nie ma prawa bytu, dlatego że byli tam ludzie, którzy byli w PZPR, czy też że byli wojskowymi, no to... My nie mamy prawa przedłużyć naszego czasu, więc bardzo pani dziękuję i dziękuję też słuchaczom radiowym. Przechodzimy na rmf24.pl i interia.pl. Do usłyszenia, do zobaczenia. Monika Jaruzelska, raz jeszcze przypomnę, z naszym gościem. Pytałem o to SLD, bo to jest tak, że panią chyba oni bardziej kuszą, może nawet niż pani by chciała do tego SLD przystąpić, chociaż może się mylę, ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć tak, łatwo się wskakuje na konia, który dziś ma nawet 12% w sondażach, a znacznie trudniej pracować na te 4-5%. Tak, ale moje rozmowy z SLD zaczęły się dużo wcześniej i one trwały, znaczy już zaczęły się od czasów premiera Leszka Millera. Wielokrotnie się spotykaliśmy, rozmawialiśmy, to było kilka lat temu. Ja się wtedy nie zdecydowałam zupełnie z innych względów, ze względów osobistych. A cała sprawa tutaj
związana z wojskiem i też, że no, SLD, trzeba powiedzieć, że jest właściwie tak naprawdę jedyną partią, która była zawsze bardzo konsekwentnie wojska broniła, służb mundurowych. Bo dzisiaj, kiedy słucham też polityków PO, którzy właśnie mówią o tej ustawie degradacyjnej, czy też dezubekizacyjnej, to przypominam sobie też, że no to jednak ta ustawa dezubekizacyjna weszła w 2009 roku i została podpisana ręką pana Rzeplińskiego. W związku z tym za czasów PO i z inicjatywy PO. Czyli to, co dzisiaj robi PO, to trochę taka ściema, zdaniem pani? Tak to mogę odbierać? Chyba, no powiedziałabym, politycy mają to do siebie, że są dosyć elastyczni. A ja oczywiście cenię sobie elastyczność, bo na tym polega inteligencja, żeby modyfikować swoje poglądy, ale no nie wtedy, kiedy po prostu tylko walczymy o target swój polityczny, ale przede wszystkim tutaj właśnie ta konsekwencja w SLD jest dla mnie ważna. No i też powiedzmy, jest mi to partia bliska, w jaki sposób, bo jest to partia tacierzysta, tak bym powiedziała. Ale czyli generalnie lewica, tak? Generalnie lewica i SLD. Myśli pani o wyborach samorządowych, parlamentarnych? Czy może jeszcze dalej, wyżej? Zobaczymy. Na razie na pewno myślę, coraz bliższa jest mi myśl o wyborach samorządowych. Wkrótce ta decyzja będzie już 100% i kiedy już ją wypowiem, no to już wtedy to patrzę, to się na stanie. Pani uśmiech i domyślam się, że to nie będą listy radnych, tylko coś znacznie większego. A dlaczego uśmiech panu widzę mówi? Uśmiech. Nie. Ja jestem osobą, która uważa, że jeżeli zaczynam coś robić, polityką się interesowałam, choć od niej stroniłam, ale doświadczenia politycznego nie mam i uważam, że jeżeli zaczynamy coś robić, to powinniśmy robić to od początku i przyświeca mi tutaj idea pozytywistyczna, czyli pracy organicznej i pracy u podstaw, żeby czegoś się nauczyć, wiedzieć, a nie być politycznym celebrytą, który przychodzi i wypowiada się na każdy temat, chociaż się na tym nie znam. A jak pani ocenia dzisiaj to, co się dzieje w polityce? Patrzy pani na to, na pewno śledzi, czy te gazety, ogląda telewizję, słucha radia? Co się pani podoba, co się nie podoba? Wie pan, dla mnie już nie chciałabym tak wchodzić w temat taki już czysto polityczny, tylko bardziej jako też osoba, która studiowała psychologię, psychoterapię. Dla mnie najbardziej dramatyczną rzeczą jest to, że jesteśmy tak potwornie podzieleni, że politycy, media zaczęli zarządzać naszymi emocjami w taki sposób, powiedziałabym, to takie zarządzanie kortyzolem, czyli tym hormonem, który wydziela nam się w czasie tym. I pewne rzeczy, które mogą się zmieniać, obojętnie czy się zmienią rządy, te emocje pozostaną. Obojętnie kto wygra, ta wojna będzie, polsko-polska będzie trwała. Jest stare przysłowie, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I jeżeli my się będziemy ciągle skupiać na konflikcie, o tym, kto wygra, kto przegra, to my nic wspólnie nie zbudujemy. A to jest, no, zabrzmi to patetycznie, ale żyjemy w tym samym kraju, jesteśmy tą samą rodziną. Tak, jest prawda. I w związku z tym nawet najbardziej skłóceni powinniśmy potrafić umieć działać wspólnie. Widziałaby pani siebie jako taką osobę, która byłaby tym rozjemcą, który by zmienił polską rzeczywistość? To mogą być takie marzenia, tak? Teatr mój widzę ogromny, a oczywiście myślenie o jakimś w przyszłości okrągłym stole, który by się przydał i również grubej kreski, chociaż dzisiaj to hasło jest czymś, która żadna ze stron nie lubi, ale za chwilę mogą być lubić, bo to są rzeczy, o których się mówi. Jeśli partia rządząca mówi rzeczy, które mówi, których tutaj nie chcę w tym momencie nawet cytować, żeby nie cytować, ale też totalna opozycja, która krzyczy, będziecie siedzieć. SLD, które zresztą zawsze było przeciwne IPN-owi i konsekwentnie mówi o rozwiązaniu akurat
IPO było za powstaniem IPN-u i w tej chwili też mówi o likwidacji, a ja myślę sobie o czymś takim, że jest tam ileś tysięcy ludzi, którzy tam pracują, starają się rzetelnie swoją pracę wykonywać i co? I zlikwiduje się ten IPN i ci ludzie zostaną bez pracy. W związku z tym ja myślę... Myśli pani jak socjalistka porządna. Nie, no wie pan co, myślę jako człowiek, bo ja po prostu przede wszystkim ja nie widzę naprzeciwko siebie dziennikarza, nie widzę naprzeciwko siebie polityka, widzę naprzeciwko siebie człowieka ze swoimi jakimiś problemami, którego staram się zrozumieć. Za te emocje obwinia pani bardziej którąś ze stron tego sporu, które są dzisiaj? No myślę, że jednak tutaj Prawo i Sprawiedliwość zaczęło pierwszy używać pewnych słów takich właśnie tego dzielenia na sorty. Oczywiście też pamiętamy też tam dobijemy hordy i tak dalej, więc to się pojawiało, ale tam to było sporadycznie. W tej chwili zaczęliśmy mówić tym językiem wszyscy i ten język debaty politycznej, ten język mediów, on zaczyna również obowiązywać w jakiś sposób, obowiązywać to złe słowo, ale on przenika na ulicę, do sklepów. My zaczynamy mówić do siebie swoją wrogością. Nawet przy świątecznym stole to czasami było widoczne i słyszalne. Waldemar Pawlak dla Rzeczpospolitej powiedział tak: cenię rządy PiS za wyciągnięcie ręki do słabszych. Dobra szczepionka na przywrócenie solidarności Polaków. Dobra szczepionka na to, żeby poprawić los ludzi, którzy tego potrzebowali. Absolutnie popierałam i popieram 500+. Pochylenie się nad najuboższymi, nad rodzinami, bo trzeba, tak jak jestem absolutnie zwolennikiem związków partnerskich, no trzeba pamiętać, że no nie tylko związki partnerskie i mniejszości seksualne są poszkodowane, ale przede wszystkim ludzie, którzy nie mają środków do życia, nie mieli środków do życia i takim ludziom powinno się też pomagać i może przede wszystkim Platforma pomagać. O nich zapomniała przez te 8 lat? Myślę, że w ogóle coś, co nazywamy, kiedyś to brzmiało dumnie elity, dzisiaj jest w jakimś sensie pojęciem skompromitowanym. Ja wyrastałam w takim przekonaniu, że elita to jest coś takiego jak tak zwany noblesse oblige, czyli coś, co wyrastało jeszcze z XIX wieku, z takiej kultury ziemiańskiej i potem to się przekształciło w taki etos inteligenta, czyli że jeżeli mamy większe możliwości na własną edukację, edukację swoich dzieci, mamy większe możliwości finansowe, to nie powinniśmy z tego myśleć tylko o tym, jak możemy z tego skorzystać, ale jak możemy się podzielić. Moim takim wzorcem, wielkim autorytetem jest Boj Żeleński, który był lekarzem, który był też lewicowcem, który pomagał ludziom, był przy tym wspaniałym pisarzem, ale przede wszystkim miał misję pomagania. A dzisiaj, w przeciągu tych 20 kilku ostatnich lat, zapomnieliśmy trochę o czymś takim, że właśnie ten etos inteligenta, etos człowieka, który może więcej, to również powinien więcej, to go zobowiązuje. Nie ma dzisiaj inteligenta. Myślę, że to już jest kwestia po prostu historyczna. Dzisiaj jest klasa średnia. Ja więc klasa średnia, czyli zaczęliśmy... Pana myśli zupełnie inaczej. Tak, zaczęliśmy stosować kryterium możliwości konsumpcyjnych, a nie intelektualno-moralnych. Dziś strasznie dużo mówi się w polityce o pieniądzach. Jak pani patrzy na te ostatnie propozycje obniżenia apanaży dla polityków? Słuszna decyzja? Wie pan, zobaczymy, czy to jest decyzja, czy to jest w tej chwili pewne medialne zamieszanie, które musiało się odbyć, żeby przykryć sytuację z tymi wszystkimi nagrodami, z tymi zbyt dużymi wydatkami, które się pojawiły w obozie rządzących. Jarosław Kaczyński powiedział, do władzy nie idzie się, do polityki nie idzie się po pieniądze, po to, żeby zarabiać. To ma być służba. Będzie skromniej. Będzie skromniej, no ale z takim samym hasłem prawie wszyscy politycy idą w czasie wyborów, a potem się okazuje, że jest inaczej. Tutaj też inaczej. Ja powiem szczerze, że ja byłam niemile zaskoczona, bo mi się wydawało, że akurat tutaj tak żelazną ręką prezes Kaczyński trzyma swoich polityków i tak się zresztą mówiło. Tu się okazało, że jednak spora samowola
nastąpiła. No, jak no ale to, teraz jak wszyscy są za obniżeniem, głosowali, że będą głosowali za obniżeniem, no, tak będą głosowali, deklarują. No tak, deklarowali. Zobaczymy, wie pan, zobaczymy, bo konsekwencje tego mogą być różne. Albo po prostu to tak przejdzie, żeby był szum wokół tego, będzie, mhm. będzie niżej. Możemy się zastanawiać, kto będzie szedł do polityki, czy ludzie, którzy, no albo bardzo bogaci, którzy będą chcieli po prostu z powodów narcystycznych być często w telewizji jako politycy się wypowiadać. Znamy takie przypadki. Albo ludzie, którym się w życiu nie będzie udawało za bardzo i jedynym ich szansą będzie pójście do polityki i zarobienie tych kilku tysięcy. To jeszcze ostatnia kwestia, Smoleńsk, bo ta rocznica przed nami we wtorek, powstanie pomnik. Dobrze, źle, za późno? Po 8 latach od katastrofy. Czy bardzo źle, że nie znalazło się jakieś rozwiązanie takie kompromisowe, które mogłoby w jakiś sposób... No, kompromis, zawsze się mówi, że to jest takie wyjście, które nie satysfakcjonuje żadnej ze stron. Ale że to jest kolejne jakiś coś, co powoduje konflikt. Odbywa się to w atmosferze skandalu. Tu powinniśmy się byli jakoś dogadać i obie strony są tutaj w jakiś sposób winne. Nie wiem dokładnie, jak to powinno wyglądać, w którym miejscu to powinno być. Sam pomnik, który widziałam na razie tylko gdzieś na zdjęciach i przejeżdżałam, to jego takie umiejscowienie na tym wielkim placu, no, wydaje się, że jest jakimś zgrzytem takim trochę architektonicznym. Ale nie widziałam tego całościowo. Czasami myślę sobie, zaraz obok stanie pomnik, przed tam właśnie garnizonem stanie pomnik. Naprzeciwko tego pomnika, tak, smoleńskiego, pomnik prezydenta Kaczyńskiego. Ja sobie teraz przypominam, że chyba były takie słowa nawet samej Marty Kaczyńskiej w sieci, w jej felietonie, że zbyt niepewne fetowanie i w sensie pomników i miesięcznic, że to tak naprawdę stwarza pewnego rodzaju konflikt i trochę dewaluuje to, więc tak sobie myślę, że może to nie jest dobrze, że to w tym momencie powstaje, bo to jest trochę taka próba sił. A tak naprawdę to była tragedia, która była no, nieprawdopodobna i która w pierwszych przynajmniej dniach bardzo połączyła Polaków, a potem można zaczęła powiedzieć, dzielić. Szkoda, że dopiero tak późno ten pomnik powstaje, bo gdyby władze miasta zgodziły się, był taki projekt, pamięta pani, pomnika świateł, bardzo nowoczesnego, myślę, mało ingerującego w tą rzeczywistość architektoniczną, zabytkową też, to dzisiaj nie mielibyśmy tego kłopotu. No... To jest takie, wie pan, w tym momencie takie gdybanie. I tutaj znowu wracamy do tej takiego okrągłego stołu, po którym powinno się siąść. Tylko trzeba pamiętać, że politykom ani mediom nie zależy na spokoju, nie zależy na zgodzie, bo wtedy przestają istnieć trochę. Zaczynają istnieć ich dzieła, ale one zaczynają być anonimowe. A jak patrzy pani na to, co wydarzyło się 8 lat temu, uważa pani, że państwo zdało wtedy egzamin? Co pan rozumie 8 lat temu? A Platforma mówi do dziś, państwo zdało wtedy egzamin, potrafiliśmy się pozbierać po tej tragedii. Prawo i Sprawiedliwość mówi absolutnie nie. Pogrzeby to za mało, zdecydowanie za mało. Wie pan, ja uważałam wtedy... To było dla mnie przejmujące, bo kilka osób tam akurat zupełnie z dwóch różnych, bo akurat i była to pani prezydentowa Maria Kaczyńska, którą miałam przyjemność i zaszczyt poznać i która była osobą niezwykle ciepłą, przyjacielską. I drugą osobą to była Izabela Jaruga-Nowacka, z którą też byłyśmy zakolegowane i to były te osoby, bardzo, bardzo ich śmierć przeżyłam. Ale w pewnym momencie, kiedy się dowiedziałam, to była trauma, przez ileś dni ona rzeczywiście trwała. Ale potem, kiedy obserwowałam już właściwie ten festiwal, który się zrobił, to przez miesiąc pokazywanie ciągle tego, miałam wrażenie, że jest pewien przesyt, gdzieś się gubi sens tego i jednocześnie no to, że
ta tragedia, która powinna nas połączyć, bo moje pierwsze, to bardzo, widzę, jak bardzo byłam naiwna, bo kiedy to się stało, to ja powiedziałam, no właśnie, no jak to nieważne są te wszystkie spory polityczne, prawda, jak wszyscy jesteśmy równi wobec śmierci i to powinno nas połączyć, a już kilka dni później znamy, jakie sceny odbywały się na Placu Zamkowym. Myśli pani, że ta sprawa kiedyś, za ileś dziesiątek, a może setek lat, nie będzie dzieliła Polaków? Uwierzymy w jedną wersję tego, co się wówczas wydarzyło? Wie pan, na razie mamy jedną wersję, a drugą, na drugą czekamy, tak? Ale zdaje się, że się nie doczekamy, no bo jakoś też takie są, mówi się, że nie będzie tego raportu końcowego. Cząstkowy będzie. Tak, jakiś cząstkowy będzie. Ja myślę, że to będzie jedna z tych rzeczy, które może będą nas dzielić, tak? Tak jak stosunek do powstań, chociażby powstania warszawskiego, do stanu wojennego. To może Smoleńsk być też czymś takim, jeżeli szczególnie będzie też rozmuchiwany przez przyszłych polityków historycznych, więc może też być wykorzystywany do tego, żebyśmy się sobie skakali do gardeł. Monika Jaruzelska, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo serdecznie. Dobrego dnia. Dziękuję.